Wellman zniknęła z DDTVN, Prokop ujawnił smutne wieści. Dorota Wellman od lat wspólnie z Marcinem Prokopem prowadzi poranne wydanie Dzień Dobry TVN. Ostatnio jednak widzowie się martwią, ponieważ gwiazda nie pojawia się na antenie stacji. Jaki jest tego powód? Jej wieloletni zawodowy partner wyjawił smutne wieści. Dorota Wellman i Dzień Dobry TVN. Dorota Wellman to polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna, która została pokochana przez widzów, a szczególnie w duecie z Marcinem Prokopem. Ich zawodowa para zawsze sprawia, że produkcja zyskuje wyższą oglądalność. W profesjonalny sposób potrafią rozśmieszyć widzów do łez. Za to głównie zyskali uznanie wszystkich Polaków. Dorota związana jest z programem Dzień Dobry TVN od września 2007 roku. Jak widać, widzowie uwielbiają zaczynać razem z nią swoje poranki. Mimo tego, że jest prowadzącą już od dobrych kilku lat, nie zapowiada się na jej odejście ze śniadaniówki. To byłby koszmar dla jej fanów. Marcin Prokop zażartował z powodu nieobecności Doroty Wellman. Dorota Wellman nie pojawiła się w ostatnim wydaniu programu Dzień Dobry TVN. Jej nieobecność bardzo odczuli wszyscy fani. Zaczęły się spekulacje, co stało się z ulubioną prowadzącą śniadaniówki. Marcin Prokop nie mógł sobie darować i skorzystał z okazji. Na wizji zażartował, że zamknął kobietę w piwnicy i dlatego nie mogła pojawić się w porannym programie. Dodał również, że jej zastępczyni bardzo chciała poprowadzić z nim wydanie. Prawdziwa informacja jest taka, że zamknąłem ją w piwnicy, bo Gabi Drzewiecka bardzo prosiła, żeby poprowadzić ze mną program. Więc sorry, Dorotka, zaraz wracam i cię wypuszczę, zażartował prezenter. Jak widać, Prokop uwielbia rozśmieszać swoich widzów, a szczególnie często robi to, żartując ze swojej współprowadzącej. Marcin Prokop wyjawił powód nieobecności Doroty Wellman. Dorota Wellman w ostatnim czasie nie pojawiała się na antenie TVN i nie poprowadziła porannego programu. Fani bardzo się zmartwili. Zamiast niej, zobaczyć możemy Gabi Drzewiecką. Marcin Prokop w rozmowie z Faktem wyjawił powód nieobecności swojej zawodowej partnerki. Prowadzący wyjaśni, że kobieta zmaga się z tak silną migreną, że nie dała rady wystąpić w ostatnim wydaniu Dzień Dobry TVN. Wellman w wywiadzie dla Teleshow wyznała już kiedyś, że to schorzenie utrudnia jej życie i sprawia, że nie może normalnie funkcjonować. Odcina z życia, tracę wzrok, nie mogę mówić, bo mam ściskoszczęk. Mam tak potworny ból, że trafiam do szpitala, przyznała niegdyś prezenterka.